Witam bardzo serdecznie wszystkich zapalonych czołgistów w kolejnym odcinku serii Pokaż co potrafisz. W tym odcinku w zasadzie już po raz drugi pokażę czołg chiński 8 tieru Medium. To jest Medium, tak? Kula? Dokładnie. Tak, tak, tak. To jest Medium, czyli Chińczycy jeszcze nie mają 8 lightów, ale może w przyszłości, tak jak Niemcy, Rosjanie, Francuzi, Amerykanie, będą też mieć 8 lighty. Czyli T34 przez 2. Czołg bardzo podobny, chyba nawet do typa 59. Ale to zaraz się ciebie spytam, co ty na ten temat uważasz. Mapa, koło podbiegunowe, gracz Kula 11, klan Chart, tak? Dokładnie, witam wszystkich. No, czyli witam bardzo serdecznie. Dobra, to może na samym początku powiedz, jaki był twój plan na tą mapę, bo wiadomo, no to jest ta miejscówka właśnie dla medów. No i co tu chciałeś zrobić? Czy chciałeś zaryzykować jazdę dalej? No właśnie widzimy, że już jedziesz dalej. No to proszę o kilka informacji. No dokładnie, powiem, pojechałem tutaj na tą standardową miejscówkę dla medów. Zobaczyłem, że tam większość czołgów tych ciężkich została wysiedlonych na dole, więc pomyślałem, żeby tutaj troszkę ostrzej pojechać. Wsparcia co prawda zbyt dużego nie miałem na plecach, ale zaryzykowałem. Tak jest. Oczywiście, aby grać dobrze, skutecznie na meczach, myślę, że każdy dobry gracz, a Kula też widać po cyferkach, coś tam potrafi, powie, że należy obserwować minimapę i właśnie ty zauważyłeś, że gdzie są niszczyciele czołgów, gdzie są ciężkie czołgi i wiedziałeś, że możesz przeatakować dalej. Dobra, to może teraz na temat tego czołgu kilka słów. Ja powiedziałem, że jest podobny do typa 59. Ty grałeś kiedyś na typie 59? No niestety nie miałem takiej szansy. No to co? Zalety i wady tego 8 meda chińskiego, jakbyś mógł tak własnymi słowami powiedzieć. No to zalety to na pewno będzie dosyć niezła mobilność i szybkość, tak wiadomo jak większość medów. Twarda wieża, która potrafi sporo obrażeń odbić, znaczy sporo pocisków odbić i sporo obrażeń przyjąć. No i te działko, które jest całkiem niezłe jak na meda 8 poziomu, bo to jest 181 penetracji i 250 uszkodzeń, co też jest wartością dosyć sporą jak na właśnie 8-tierowe medy. No a z wad to posiadam dwie. Pierwsza to oczywiście jak większość Chińczyków, czyli zerowe, praktycznie zerowe opuszczanie działa oraz dosyć długo ten celownik się skupia, co czasami potrafi uprzykrzyć życie. Czyli no to już znamy, w zasadzie ten czołg ma do wyboru chyba z 6 nawet dział różnych, 100 mm, które w zasadzie głównie używają, ale jest też działo 122 mm, czyli na przykład jeżeli ktoś ma T34x2 i zastanawia się nad zakupem czołgu T34x3, to niech sobie założy na ten czołg działo 122 mm, pogra trochę, no i wtedy sam oceni, czy ma to jakiś sens. Ja tylko powiem tyle, że oczywiście przeładowanie o wiele gorsze, o wiele gorsza celność i szybkocelność, czyli jeżeli tu się narzeka na skupianie, to tam to już w ogóle będzie przesrane. Zdecydowanie polecam działo 100 mm na tym czołgu. Nic dodać, nic ująć i jeszcze można powiedzieć, że te 122 ma gorszą penetrację, co prawda tylko te 6 punktów, ale czasami to potrafi naprawdę sporo dać, te 6 punktów penetracji. Mhm. No i w zasadzie twój kolega z plutonu, tak, twój kolega z plutonu już tam udało mu się 2 czołgi zniszczyć. Zajął oczywiście miejsce, które broni właśnie czołgi, wjazd czołgów ciężkich z dołu mapy. A ty zajmowałeś się właśnie drugą stroną, czyli tym, co tu wjeżdża z górnej lewej strony. No i zaczyna się tu coraz więcej dziać, bo jak na razie 0 masz zniszczonych czołgów, ale coś chyba za chwilę się to pozmienia, bo właśnie teraz udało się ci zniszczyć pierwszy
czołg. Ale tylko 400 HP ci zostało. Czyli co teraz? Zamierzałeś grać już bardziej bezpiecznie, czy co w tej chwili chciałeś zrobić? Może na początku może powiem, że ten scout przeciwnika no, dobry ruch zrobił, tylko nie do końca się z tą swoją drużyną zrozumiał, bo gdyby ci dwaj goście, 2-5 i 3-ri, wyjechali na mnie w tym samym czasie, to z ich szybkostrzelnością oni by tam mnie po prostu zjedli. A no, zaspali, zostali zniszczeni. No teraz chciałem zagrać na wieżyczkę, ten 2-5 raczej nie powinien mnie tam przebić. Wiadomo, może trafić ten weak spot, ale no, sami zobaczycie, tutaj ten 2-5 trochę dziwnie zagrał. Chowa się w tym dole. No, może nie mam dobrej depresji, ale wykorzystanie odpowiednie terenu i będzie można go tutaj strzelić zaraz. Mhm. No, a tobie coraz mniej tego HP zostaje. Już jesteś w zasadzie na hita od niektórych czołgów, więc... No tak. Ale już macie po 3 zniszczone czołgi, czyli pierwszy medal Braterstwo Broni jest. Tylko trzeba przeżyć. Tak jest, tylko trzeba przeżyć. No, tu będzie też ciekawa bitwa z Super Persem. Mhm. No, Super Pershing, który tak naprawdę ma nadal ten pancerz taki twardy, tylko jak wiadomo, Włas Dowódcy to jest takie miejsce, gdzie prawie zawsze wchodzi, tylko trzeba dobrze wycelować. No i właśnie... No właśnie. Ładnie mu tam zadajesz obrażenia. Niestety ten Super Pershing jakoś nie potrafił mu tutaj przebić. Chyba teraz to był strzał w kadłub nawet. Coś tam chyba odbiło. No jego tutaj muce raz za razem ten Włas Dowódcy. Teraz już w ogóle pokazał bok kadłuba, to wiadomo, że to najlepsze miejsce, żeby Super Persa poprzebijać. No. No i jak widać Super Pershing nie zabrał ci ani jeden HP i ty go zniszczyłeś. Zostaliście sami i jeszcze 4 czołgi wrogie. Z tym, że chyba ten IS-6 to jeszcze może coś wam poknocić tutaj. No właśnie obawialiśmy się troszkę, że nas zajadą, więc ja tutaj się najpierw tutaj się wychylę sprawdzić, czy nikt od tyłu nie chce mnie przypadkiem zaatakować. No i się okaże, że będzie jeden taki odważny zawodnik. Mhm. No to zobaczmy, kto tu się nam wyłoni. No i zostawił ci 9 HP. No, strzał dosyć szczęśliwy, że zostało mi to jednak te 9 HP, a nie zszedłem z tego świata, ale za karę go tutaj wypunktujemy aż do zera. Ale wiesz co, to jest trochę ryzykowne, bo jednak ten czołg na goldzie ma bardzo dobrą penetrację. Jakby sobie załadował golda, mógłby cię spenetrować bez problemu. Znaczy wystarczy nawet, żeby z heka mnie strzelił, to myślę, że te 9 HP bez problemu mi ściągnął, ale właśnie gracze nie do końca wiedzą, jakie tych pocisków burzących używa. Ja to wykorzystałem w tym momencie i jakoś przeżyłem. Mhm. Czyli jest już sytuacja, można powiedzieć, możliwa do wygrania. I widać, że kolega z klanu NT nawet prosi cię, żebyś zniszczył wszystkich przeciwników. A właśnie, bo ten scout, który mówiłeś, że dobrze zagrał, ale nikt mu nie pomógł, to właśnie kolega z polskiego klanu Nietykalni. No dokładnie, troszkę sfrustrowany był i z chęcią jego prośbę spełniłem. Przypominamy, w Nietykalnych gra Diable. Okej. Tak jest. Czyli spokojnie teraz obserwacja, co się dzieje. A ja jeszcze może powiem kilka cyferkowych rzeczy, czyli czołg waży 32 tony, ma 4 załogantów, silnik chyba 520-konny, bo ja widzę teraz stokowy silnik, 500-konny. No 580 jest 580, tak. Limit szybkości 50 na godzinę i pancerz kadłuba niestety bardzo skromny, bo 70 z przodu, 45 z boku. Mimo tych ale kątów... Ale 180, no, więc...
No ale słuchaj, gdyby ten czołg miał obniżenie działa na poziomie, damy na to, 7 stopni, no to... To tak i tak by dostał szybciutko nerfa, bo byłby zbyt OP, nie? Całkiem prawdopodobne. No niestety tutaj troszkę nie współgrają ze sobą te dwa elementy, czyli twarda wieża i mała depresja działa, więc no ciężko wykorzystać tą wieżyczkę w odpowiedni sposób. Nie ma zbyt wielu miejscówek, gdzie można to zrobić. Ta bitwa w zasadzie dla ciebie non-stop była dosyć taka, musiałeś być non-stop skupiony, non-stop dosyć mało HP. Czy zerkałeś na to, że już masz 4000 obrażeń, czy dopiero później zdałeś sobie sprawę, że ta bitwa może być bardzo ciekawa, jeżeli chodzi o wynik? W sumie niespecjalnie na te obrażenia popatrzyłem, dopiero po tym, jak bitwa się skończyła. Było to podsumowanie. I nawet napisałem do tego gracza z NT, że spełniłem jego prośbę, dlatego on odpowiedział, żebym spróbował może wysłać do kogoś ten filmik, żeby pokazał na kanale. Mhm. No Jackson to chyba troszkę taki botowaty, do tego mnie jeszcze nie wyświetlił, więc cofnąłem się, żeby spakować mu tą pestkę, a potem będę próbował grać na tą twardą wieżyczkę. Znaczy, botowaty, no te cyferki ma faktycznie bardzo słabe, ale... O, 15 tysięcy bitew, no to faktycznie. Ja tak myślałem, że ma 1 tysiąc bitew, to jeszcze można tłumaczyć to strasznie słabym komputerem, brakiem monitora, czymkolwiek. No tak. Ale faktycznie... No jednak ta ilość bitew troszkę świadczy o graczu. Mm. No ale nic nie... On nadal może być kiedyś bardzo skutecznym graczem, więc nie wiadomo. Może zaskoczyć. Faktycznie tak będzie. No teraz się niezbyt popisał, to nawet już mój kolega z Plutonu Barkeeper się wycofał, jakby mnie zraszował, czy próbował zraszować, bo wtedy prawdopodobnie mógłby mnie ubić. No ale on tam stał i kompletnie nie wiedział co zrobić. Byliście w Plutonie. Czy teraz kontaktowaliście się w jakiś sposób, żebyś mógł zdobyć na przykład Ridleya Watersa, czy raczej najważniejsze, żebyście wygrali? Znaczy, no, cały czas się komunikowaliśmy, byliśmy na tym spiku. Wiesz co, w tym momencie raczej chodziło nam o wygraną głównie niż o ten medal. No, najgroźniejszy oczywiście tutaj był ten IS-6. No dla mnie też Churchill, bo jestem na jeden strzał od obu tych pojazdów. Mamy tego Isa. Cóż, niestety złotko załadowane na niego, ale wiadomo, IS 6 ma ten pancerz dosyć ciekawy, więc nie chciałem tutaj ryzykować. No i siódmy zniszczony czołg. No szkoda, że kolega z Plutonu nie ubił czwartego. Byłoby jeszcze ostateczne poświęcenie. No dokładnie. W sumie nawet nie zauważyłem tego później. No, tu oczywiście zostałeś, można powiedzieć, zadano ci pytanie, czemu użyłeś Golda, nie? Oczywiście to jest wiadome, tak mała ilość HP, że tu nie ma co ryzykować. No dokładnie, dokładnie. Tutaj właśnie w tego Churchilla, znaczy Barkeeper miał przestrzeń tego Churchilla, ale poprosiłem, żeby mi go zostawił i udało się Radleya dostać. No i po bitwie. Bitwa dosyć długa, prawie 14 minut, ale non-stop w zasadzie coś się działo przy twoim czołgu. Bardzo spora ilość różnych odznaczeń oraz medali. Stalowa ściana, jak na mediuma, to jest naprawdę świetna sprawa. Brothers in Arms oraz wiele odznaczeń. Jeżeli chodzi o exp bazowy 1620 oraz obrażenia 5176. No, naprawdę jeden z topowych wyników na tym czołgu, jeżeli chodzi o ilość obrażeń. Ale również chyba jeden z topowych wyników, jeżeli chodzi o zablokowane strzały przeciwników, bo 3285. Zarobek byłby to 26 tysięcy, ale grałeś bez premki.
Więc tak i tak troszkę tam zarobiłeś, mimo wystrzelonych goldowych pocisków, ale nie było to zbyt dużo. Okej, to właśnie, bo ty mówiłeś na początku, że również nie tylko grasz, ale pokazujesz swoje bitwy na kanale YouTube. No, to może jakbyś mógł powiedzieć, co to za kanał i co za filmiki można na tym kanale zobaczyć. No więc kanał nazywa się tak jak Nick w grze, czyli Kula 11. Są tam filmy z bitew moich, też z klanowiczów ode mnie, z klanu, i część widzów też mi tam wysyła powtórki, więc je również tam umieszczam. Jest kilka serii, przykładowo jest seria w miarę ciekawa, jak wygrać z matchmakingiem, gdzie pokazuję dobre bitwy zrobione czołgiem, którego rzuciło na sam dół listy, i chcę pokazywać właśnie, że mimo tego, że matchmaking niespecjalnie nam sprzyjał w danym momencie, to że uda się w danej bitwie zrobić ciekawe wyniki. Mhm. Dobra. Czy chcesz jeszcze pozdrowić kogoś na koniec? Oczywiście, cały klan Shard, ciebie Faja również i wszystkich widzów od Fai. A ja zapraszam późnym wieczorem na streama, gdzie będziemy kibicować bokserom, żeby super bitwę rozegrali, czyli Adamek kontra Szpilka. Na razie, trzymajcie się. Na razie.